kluczem jakby szczęśliwego i zdrowego życia jest elastyczność w tamtym miejscu. Kłada się nam do głowy, że to jest słomiany zapał. Nie, spróbowałam naprawdę miliona rzeczy i teraz jestem pewna tych rzeczy, które robię. Witam w kolejnym materiale, wywiadzie, serii wywiadów z osobami, które znam, lubię, szanuję, które w mojej ocenie doszły do fajnych, dobrych rzeczy i jako, że mam przyjemność znać te osoby, albo jeżeli zgodzą się na wywiad, to po prostu mogą podzielić się wiedzą swoją historią, swoim doświadczeniem z moją społecznością i tutaj właśnie na mój kanał na YouTubie udzieli właśnie wywiadu Daria Łukawska. Daria, z którą to mam przyjemność już się znać, no dobrych 7 lat tak myślę, będzie, więc trochę czasu już się znamy. Daria buduje swoją markę, a myślę dzisiaj o tym też troszeczkę porozmawiamy, w jaki sposób, z jakimi mierzy się wyzwaniami, dlatego że Daria dla mnie jest jedną z najbardziej osób, które są nieszablonowe, tak? I wiem, że prawie każdy przedsiębiorca powie: moja branża jest specyficzna, moja sytuacja jest wyjątkowa i każdy, kto buduje swoją markę osobistą czy swój biznes oparty na brandzie i marce osobistej, też bardzo często może powiedzieć, że no, ale u mnie jest specyficzna sytuacja. Tak tutaj jest do tego sytuacja, jakby mnogość różnych sytuacji i dlatego też uważam, że jest to na tyle ciekawa, może być ciekawa rozmowa, że nawet nie jestem w stanie na tyle dobrze przedstawić, żeby o wszystkim powiedzieć. Ja powiem, o czym wiem, a później poproszę Darię, żeby sama troszeczkę się przedstawiła i powiedziała, czym jeszcze się zajmuje. No i później porozmawiamy o tym, jak właśnie budowanie jej brandu, jej mediów społecznościowych, jej kanału na YouTubie wspiera, a może czasami w czym jej przeszkadza i jakie ma tipy dla Was. Daria od lat buduje swój kanał na YouTubie Forma na Życie i swoją markę właśnie Forma na Życie. Wspiera w innych w zdrowym, myślę takim holistycznym, ale zdrowym właśnie stylu życia, formie właśnie na życie. Daria jest autorką książki, specjalizuje się, książkę napisała o śnie, tak, więc tym samym też jest bardzo mocno utożsamiana z tym, aczkolwiek dla mnie Daria nie jest osobą, która zna się tylko na śnie. Daria zna się na bardzo wielu aspektach związanych z zarówno ruchem czy aktywnością właśnie fizyczną, jak i szeroko rozumianą dietetyką, suplementami, ale dodatkowo jeszcze tu mogę powiedzieć, że Daria dużo lubi takich tematów i zna się na wielu tematach, takich nie tematów tabu, ale nie wiem jak to powiedzieć, takich, gdzie dużo ludzi w coś wierzy, co nie jest w żaden sposób udowodnione, w żaden sposób tak naprawdę nie ma na to potwierdzeń, ale jest to 1000 razy powtórzone i przez co zaczynają wszyscy w to wierzyć, a Daria w jakby sposób naukowy to po prostu rozpykuje, tak? Albo zadaje kilka bardzo dobrych pytań i nagle okazuje się, że ktoś, kto to powtarza, to mówi, to w sumie to no tak słyszałem, nie? Albo no tak jest, bo wszyscy tak mówią, a przecież wszyscy mylić się nie mogą. Mogą. Daria, powiedz proszę zarówno troszeczkę o właśnie osobie, jeżeli chodzi o tą stronę związaną ze formą na życie, jak i twoją całą działalnością artystyczną, która w ostatnim czasie jest przeogromna. Bardzo mocno się rozwijasz w tym temacie. Widzę, że zarówno w aktorstwie, właśnie w śpiewie, jak i organizacji różnych wydarzeń. Powiedz proszę tutaj mojej społeczności, czym się zajmujesz? Cześć, dzień dobry. Wiesz co, wydaje mi się, że większość rzeczy najważniejszych powiedziałeś, jeżeli chodzi o mój obszar zawodowy. Gdzieś tam w internecie ogółem działam ponad 9 lat. Wydaje mi się, że w przyszłym roku chyba będzie 10-lecie, odkąd założyłam bloga, fanpage'a na Facebooku, no bo to wtedy od tego gdzieś tam zaczynałam. I później kolejne media społecznościowe doszły. No i faktycznie gdzieś tam ta moja marka bardzo mocno ewoluowała przez ten czas. Ja założyłam media społecznościowe w momencie, kiedy kończyłam studia z dietetyki, które były moimi drugimi studiami, bo najpierw kończyłam fizjoterapię, potem dietetykę. I właśnie pod koniec tych studiów na Uniwersytecie Medycznym założyłam sobie takiego bloga, który początkowo mówił jakby o diecie roślinnej wtedy i o aktywności fizycznej, bo z racji tego, że całe życie uprawiałam sport, potem studiowałam fizjoterapię, więc gdzieś tam też połączyłam te dwa aspekty i na moim
początku drogi zawodowej po studiach, zajęłam się treningiem personalnym i gdzieś tam trenowaniem ludzi, wykorzystywaniem tej wiedzy zarówno fizjo, jak i sportowej połączonej po prostu w poprawie sprawności ludzi. W międzyczasie cały czas dokształcając się dietetycznie na różnych konferencjach, szkoleniach i tak dalej, no bo umówmy się, takie studia okołomedyczne, zwłaszcza z żywienia, to studia to jest dopiero, wiesz, wierzchołek góry lodowej, więc jakby od tego zaczynałam, no i tak gdzieś tam potem z racji różnych wydarzeń w moim życiu to się gdzieś tam zmieniało, wędrowało przez różne dziedziny, aż jestem tu, gdzie jestem, czyli tak jak powiedziałeś, no mówię o tej formie na życie, co chyba jest dobrą nazwą w kontekście właśnie mojego podejścia do życia, bo mnie interesuje bardzo wiele rzeczy i chciałabym też, żeby mój kanał i moje media społecznościowe były takim miejscem, gdzie właśnie mogę zrzeszać ludzi, którzy mówią o tej formie na życie. A z racji tego, że forma na życie to będzie zarówno temat żywienia, aktywności, pasji, nie? Jakby psychologii i tak dalej, dzięki temu zostawiłam sobie taką szeroką furtkę, że to wszystko chciałabym, żeby mój kanał zrzeszał i gdzieś tam trochę się namęczyłam, żeby to zaakceptować, bo z każdej strony słyszałam, że muszę się specjalizować w małym, wąskim obszarze, żeby to działało, bo inaczej to nie będzie działało. No i tak próbowałam to tak się specjalizować, ale to średnio wychodziło, ale teraz widzę, że ludzie doceniają mój kanał jakby i miejsca, które tworzę właśnie za to, że gdzieś tam dowiadują się różnych rzeczy po trochu na temat właśnie gdzieś tam tego właśnie kompleksowego podejścia do zdrowego życia i do, generalnie do życia z jakąś pasją. Tak jak powiedziałeś, też zależy mi na obalaniu różnego rodzaju mitów albo chociaż półprawd. I tak jak powiedziałeś, nawet może nie tyle obalaniu czasem, co zadawaniu pytań, dzięki czemu być może jakoś ślepo nie wierzymy w jakieś tam rzeczy. Więc tak, z jednej strony nie będę kojarzona prawdopodobnie nigdy jakoś z wąską specjalizacją, a jednocześnie mam wrażenie, że to wcale nie jest aż takie konieczne przy tym, czym ja się zajmuję. No nie? Mhm. I wydaje mi się, że to jest okej, chociaż fajnie pewnie, jak sobie ludzie robią profile, nie wiem, pani od czegoś, pani od, nie wiem, rachunków, pani od sprzątania i tak dalej. I na pewno to pomaga gdzieś tam, ale jednocześnie znam swój mózg, ja się śmieję, że to jest taki mózg w stylu ADHD, zresztą myślę, że ty działasz podobnie w tym kontekście, że 1000 różnych obszarów się otwiera, 1000 różnych pytań w głowie i różnych zainteresowań, więc ja nigdy nie będę specjalistką od wszystkich, wiadomo, ale dzięki właśnie prowadzeniu mediów społecznościowych w takim nurcie mogę zapraszać do siebie specjalistów i od nich czerpać jak najwięcej, dzięki czemu zwiększam swoją perspektywę i gdzieś tam wiedzę o świecie, więc tak, chyba jeżeli chodzi o kwestię tą zawodową, to tak to wygląda. Okej, wiesz co, za chwilę przejdziemy do tej kwestii jeszcze artystycznych, ale ja już tu usłyszałem kilka takich rzeczy związanych właśnie z tym, co myślę, że po pierwsze część naszych słuchaczy właśnie zrobiło coś takiego, bo też 1000 razy już usłyszeli, że muszą się w czymś wyspecjalizować, muszą wybrać jedną dziedzinę, muszą się skupić, jest tych metafor, porównań i historii setki, a ty mówisz, okej, można działać szeroko i to widzisz, nie tylko, za chwilę przejdziemy właśnie do rzeczy związanych nie tylko ze zdrowiem i dietetyką, ale i w samym zdrowiu i dietetyce też poruszasz szereg różnych wątków i nie jesteś wyspecjalizowana, że na przykład tylko keto i to tylko śródziemnomorskie, albo tylko na przykład tam wege i to tylko jeszcze jakieś, tak? Tylko mówisz, okej, dlatego może być to, dlatego to. Powiem tylko tu słuchaczom, że jeżeli jesteście ciekawi też pierwszego wywiadu, oczywiście po zobaczeniu tego całego materiału, to jest już pierwszy nasz wywiad, który był 3,5 roku temu robiony i tam bardzo dużo rozmawialiśmy właśnie o zdrowiu. Dzisiaj myślę, że dużo więcej będziemy rozmawiali z Darią o samym właśnie byciu osobą przedsiębiorczą, o połączeniu właśnie o marketingu, o mediach społecznościowych, o tych blaskach, cieniach, trudnościach i być może, czy można było zrobić coś lepiej właśnie szybciej. Natomiast bardzo dużo rzeczy związanych ze zdrowiem było w tamtym odcinku i to, co pamiętam, że było najczęściej komentowane, powtarzane i w prywatnych rozmowach, i w komentarzach.
to twój tekst, odpowiedź na pytanie, jak zapytałem się, jaka dieta jest najlepsza, ty odpowiedziałaś, no dopasowana na podstawie badań do danej osoby, że nie ma jednej najlepszej diety i to myślę, że to jest właśnie taki obraz ciebie, który mówi o tym, że nie ma czegoś takiego, że właśnie jest jedna rzecz. Ty musisz być właśnie, patrzeć szeroko na wszystko, musisz mieć wiedzę z wielu różnych dziedzin po to, żeby jeszcze na podstawie właśnie badań, tak, przedstawić komuś później najlepsze rozwiązanie. Więc to, że z jednej strony marketingowo być może dobrze byłoby się wyspecjalizować tylko w jednym po prostu tam temacie, bo jak zjesz jeszcze kawałek mięsa, to umrzesz, albo jak właśnie nie zjesz jeszcze kawałku mięsa, to umrzesz, tak, i wtedy łatwo jest gdzieś tam się obudować w jakąś argumentację. Tak, żeby być na przykład skutecznym, prawdziwym, tak, to czasami trzeba właśnie być, działać szerzej. Więc tu informacja dla wszystkich, którzy myślą o tym, że czy to dobrze, że tak po prostu ktoś robi więcej rzeczy. Można, ale tu pytanie, czy myślisz, że dzisiaj marketingowo, biznesowo byłabyś dalej, nie wiem, mocniejsza, większa, nie wiem jak to wiesz nazwać, myślę, że wiesz o co mi chodzi, gdybyś jednak te jakiś czas temu się w czymś bardzo mocno wyspecjalizowała, wybrała taki jeden kierunek? Wiesz co, to zależy, bo jakby jest tutaj kilka aspektów. Jeden to to, że tak jak wspominałam, zaczynałam od diety roślinnej, do której też jakby no, doszłam szukając gdzieś tam odpowiedzi na niektóre swoje zdrowotne pytania. Byłam na tej diecie roślinnej 2 lata, no i z racji tego dwa czy trochę więcej, no i generalnie powstał też ten profil fitnesska na roślinach. I, no i jakby ja dookoła tego brandu, to już było też tam, no to właśnie, no to z 7 lat temu chyba, i ja dookoła tego brandu robiłam już różne rzeczy, z racji tego, że to był, może już to jest trudne do uwierzenia, ale wtedy to był jeden z nielicznych profilów na temat łączenia diety wegańskiej, kobiety i sportu. Naprawdę tego prawie wcale nie było, więc ja siłą rzeczy bardzo szybko na tamte lata ten profil mi się powiększał i byłam zapraszana na różne wydarzenia, biegi wegańskie i tak dalej, warsztaty, no bo jakby siłą rzeczy, tak jak mówię, tych ludzi było wtedy, wtedy mało. Też zaczęłam robić jakieś tam, nie wiem, torby, koszulki z fitnesska na roślinach, nie wiem, biegam na roślinach, coś tam na roślinach. Wtedy jeszcze nie było żadnego takiego profilu, teraz wiem, że już takie coś tam na roślinach się pojawiły. No i właśnie, z racji tego, że szukałam dalej, bo jednak ta dieta roślinna fajnie brzmi, ale ostatecznie wcale nie była rozwiązaniem moich problemów. No a że jakby ta ideologia gdzieś tam trochę doszła później, ale nigdy ona nie była u mnie jako podstawa do rozpoczęcia tej diety, no to chciałam szukać dalej. Poszłam gdzieś tam do jakiejś specjalistki z medycyny żywienia, która zasugerowała może zmiany i tak dalej. Nie wchodząc w szczegóły dietetyczne, po prostu odeszłam od tego mięsa, zrobiłam to bardzo źle marketingowo, bo najpierw pozmieniałam napisy, najpierw zmieniłam opis strony, przygotowując post na następny dzień, ale ludziom się pojawiła ta informacja, że ja zmieniłam opis, gdzie napisałam, że jem mięso. No więc jakby zaczęto mi dopisywać, że oszukuję i tak dalej. No było to dla mnie bardzo ciężki okres w życiu. Myślę, że jeden z dwóch takich, które bardzo mnie obciążyły pod kątem stresu, no bo z dnia na dzień można powiedzieć, że zniszczyłam swoją markę w taki sposób, poniekąd wtedy. No to nie, to było, mówię, to było krótko, ale intensywnie budowanie wtedy tej marki. Z perspektywy czasu uważam, że to świetnie, że to się wtedy stało, bo byłabym ograniczona tutaj cały czas do tego tematu fitnesski na roślinach. Nie wyobrażam sobie teraz siebie, która jest zawężona do takiego obszaru. Już pomijając siebie, która ma etykietki dietetyczne, absolutnie nie, ale jeszcze w ogóle, że wiesz, gdzieś tam mój profil dotyczy tylko takich dwóch rzeczy. No ale na wtedy jakby to była sytuacja, gdzie zabrałam masę hejtu z życzeniami śmierci i tak dalej. No i oczywiście nie wiedziałam, co zrobić, no bo mam już jakąś tam kilkutysięczną społeczność, tam oczywiście tam trochę osób odeszło, ale trochę osób po prostu czekało, co zrobię dalej i byli ciekawi tego ruchu, oczywiście krytykując każde moją próbę dodania kolejnego posta i tak dalej. No i nie wiedziałam, co zrobić, czy zmienić nazwę, czy usunąć profil, no dużo osób oczywiście radziło mi usuń, zacznij od początku, ale mówię, kurczę, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł i gdzieś tam no, zmieniłam tą stronę wtedy na po prostu moje imię i nazwisko, chyba Daria Łukowska, dietetyczka, trenerka, nie? No i gdzieś tam to się tak kształtowało, tak potem to było pewnie z rok, z 2 lata ta nazwa, no i ja powoli gdzieś tam poszłam w inne kręgi dietetyczne, poznawałam wtedy jakieś kręgi takie bardziej skrajne w drugą stronę, jakieś tam paleo, nie paleo w tych latach, dzięki czemu tam odeszło ode mnie z 2-3 tysiące osób, na tamte czasy to naprawdę było dużo na fanpage'u, a przyszły nowe osoby z tych miejsc, gdzie ja udzielałam wywiadów i mówiłam no, o tym moim odejściu od wege i dlaczego i tak dalej. No więc
ostatecznie to się wyciszyło, wyciszyło to się, a ja dalej budowałam na tym, co już było i do dziś dostaję czasem wiadomości od osób, które są ze mną od tamtych czasów i mówią, że to jest fajne obserwować tą drogę, no tylko to nie były osoby, których tak głęboko uraziło to, że ja zaczęłam jeść mięso, no nie? Więc jakby to już taki wchodzi aspekt ideologiczny. Więc tak, więc to jest jedna sprawa. Kiedyś właśnie ktoś z rodziny mi powiedział, że ja tak tutaj kombinuję, a gdzie ja bym była, gdybym wtedy tamten profil cały czas prowadziła, nie? No i powiedziałam, żebym go nie prowadziła, bo on się opierał w pewnym momencie na społeczności ideologicznej, więc jakby, no właśnie, tutaj po tamtej sytuacji już go nie mogłam prowadzić, ale być może teraz bym była najbardziej rozpoznawalną fitnessiarską weganką, no nie? Mhm. Jasne. Więc jakby to jest jedna sprawa. Być może to straciłam, z drugiej strony nie robiłabym tego wszystkiego tak szeroko i nie rozwinęłabym się do tego stopnia, gdybym została w tamtym miejscu. I to jest jeden obszar, chciałam powiedzieć o drugim, ale już odeszłam tak daleko z myślami, bo Pytałeś, czy jednej rzeczy, gdybym się trzymała. Gdzie się byłabyś właśnie, wiesz, nie wiem, dalej, większa, stricte z punktu widzenia właśnie takiego marketingowego, bo dla mnie odpowiedź wydaje się być oczywistą, że w związku z tym, że robisz to, co robisz, to jest po prostu zgodne z tobą i wtedy być może musiałabyś to robić, wiesz, wbrew sobie, natomiast jeżeli tutaj mamy grupę docelową bardzo często osób, właśnie przedsiębiorców, osób, które budują swoje marki osobiste, takie, które chcą też z tego być może krótkoterminowo żyć, mówię krótkoterminowo, nie dlatego, że za jakiś czas nie będą chciały, ale że potrzebują szybko urosnąć, żeby po prostu z tego się utrzymać, z tego żyć, to być może tu ktoś szuka jakiejś strategii na to, co jest skuteczne, a niekoniecznie, żeby po prostu, nie wiem, żyć w zgodzie ze sobą, albo po prostu komuś to może nie przeszkadzać, tak? Bo ty, u ciebie by to było no, nie do końca życie w zgodzie ze samym sobą, bo już myślisz co innego, a musiałabyś mówić czy pisać co innego. Tak, może tu być ktoś, kto powie, a dla mnie spoko, nie? Te warzywa, dobra, to idę w warzywa, nie? Po prostu, czy w jakieś inne rzeczy, stąd te pytanie. No tak, jakby tutaj, no właśnie, wiesz, to w zasadzie chyba wiemy, ten drugi aspekt, który tutaj myślę, że jest ważny, to uważam tak, że jeżeli bym gdzieś tam się specjalizowała bardzo mocno w jakiejś dziedzinie, w sensie gdybym została przy jakimś, na przykład, nie wiem, no teraz jest gdzieś tam u mnie więcej tego snu, ale to dalej nie jest jedyny obszar i myślę, że gdybym cisnęła tylko w tym temacie moje media społecznościowe, to jest temat dyscypliny w kontekście regularności w mediach społecznościowych, to na 100% byłyby większe liczby, tu nie ma jakby co ukrywać, regularność jest najważniejszą rzeczą w mediach społecznościowych, kiedy już robisz to powiedzmy na pewnym gdzieś tam poziomie świadomości i treści, więc na 100% moim zdaniem wszędzie, czy na YouTubie, czy na Instagramie te liczby byłyby dużo większe. Tylko, że u mnie właśnie no z kolei jest ta sytuacja, kiedy ja tak z żywieniem na przykład było, że no w pewnym momencie ten temat stał się dla mnie nudny, bo eksplorowałam intensywnie, wiesz, ja eksploruję bardzo intensywnie rzeczy, więc eksplorowałam każdy możliwy obszar tej dietetyki i jasne, dietetyka się cały czas rozwija, tylko to są już takie drobne rzeczy, są pewne rzeczy, które są cały czas kontrowersyjne, ale dla mnie one są zależne od kontekstu i dalej poruszam ten temat u siebie na kanale, zapraszając ludzi z różnymi perspektywami, ale on już nie jest dla mnie tak pociągający, jak był kiedyś, bo ja już zbyt dużo z niego wiem i mnie nie zaskakuje. No więc w tym momencie pojawia się inny, na przykład ten sen się pojawił i gdzieś tam eksploruję, wiesz, bardzo, bardzo intensywnie i jest dla mnie dalej bardzo fascynującym tematem. Natomiast gdybym wtedy z aspektu, nie wiem, pewnie żywienia czy tego snu wchodziła głęboko, głęboko i jednocześnie dbała o to, żeby to wszystko wrzucać gdzieś tam w media społecznościowe, na pewno te liczby byłyby większe. Natomiast to już mówię, to jest kwestia już gdzieś tam mojego mózgu, który no musi gdzieś tam intensywnie eksplorować, a potem szuka czegoś innego do eksploracji, eksplorowania. No i tak, no i wydaje mi się, że wtedy te liczby byłyby większe w tym kontekście. Jasne. Myślę, że tutaj mamy bardzo ciekawe strategie, o których mówisz, bo widzisz, to co ty mówisz w pewnym momencie, myślałaś, czy nie zaczynać od zera, może porównam to trochę do tego, jak część osób do mnie przychodzi jako przedsiębiorców i mówi, Marcin, ale ja zaczynam finansowo od zera, a ja miałem taki etap w swoim życiu, że ja bardzo chciałbym zaczynać od zera, bo miałem ponad milion długu i widzisz, i czasami jak ktoś zaczyna z mediami społecznościowymi i mówi, ja zaczynam od zera, cieszę się, że nie ma w kilku tysięcy hejtujących ludzi.
Po prostu, bo właśnie postanowiłeś, wiesz, po prostu postanowiłeś, nie wiem, dorosłeś do czegoś, coś odkryłeś, coś u ciebie inaczej działa i myślę, że tutaj właśnie bardzo fajną strategią, oczywiście można usunąć totalnie wszystko, zrobić delay, zacząć od nowa. Pytanie, czy to jest właśnie dobry kierunek lub można właśnie tak jak ty zrobić, przejść w mojej ocenie właśnie na taki temat, nie od razu w drugą stronę, ale neutralne, czyli hej, to dalej jestem ja, żyję trochę inaczej, proszę, mamy nazwę, czy nazwę, bo w tym przypadku profilu, okej, to jest twoje imię, nazwisko, zawód, tak, ale mówimy o nazwie profilu, przechodzimy przez jakiś czas na temat neutralny, zobaczymy, co się wydarzy, tak, i robimy swoje. Myślę też, że to jest ważne, że jeżeli ktokolwiek chce budować biznes oparty o markę osobistą i naczyta się tego, a to jest w większości poradników, że musisz być kontrowersyjny, że musisz być wyrazisty, że musisz być jakiś i nawet jeżeli taki nie jesteś, to masz się taki stać i masz się określić chociażby na potrzeby właśnie tej marki, to pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy w pewnym momencie zmienimy zdanie albo nigdy nie mieliśmy tak jasno określonego tego zdania i dla nas, nie wiem, ja jako Marcin mogę sobie myśleć, że okej, coś jest okej albo nie okej, po prostu jest dla mnie neutralne, ale obieram którąś ze stron ze względów marketingowych, a później w związku z tym, że byłem taki pół na pół i zmieniam zdanie jakby na tą drugą stronę, to może być bardzo trudne. Więc tutaj jasne, można, to może działać, to może przyspieszyć, natomiast no musimy wiedzieć też, że bardzo często właśnie tą markę osobistą budujemy na lata, nie? Nie tylko przez lata, ale też na lata. I w momencie, kiedy my właśnie chcemy zmienić, to jak widać, jest to możliwe, natomiast to może być po prostu okupione dużym bólem, po prostu takim i tak jak tu Darek powiedział, nawet z no, groźbami czy życzeniem śmierci, tak, no dla mnie coś niesamowitego, natomiast to jest właśnie to, że jeżeli masz opartą markę o taki właśnie, jak ty powiedziałeś, o ideologię, fanatyzm być może w jakimś stopniu, no to z jednej strony to jest bardzo zżyta społeczność, która może w krótkoterminowo bardzo wspierać, natomiast jeżeli ty postanowisz chociaż trochę pójść w innym kierunku, no to może się okazać, że to jest odwrót o 180 stopni i tak naprawdę nie wspierali ciebie. Wspierali to, że ty wspierasz tą ideologię. I tak może być w wielu różnych dziedzinach. Mówię o tym dlatego, że mam znajomych, którzy właśnie, czy nawet wiem, że wśród mojej społeczności, bo również wśród moich klientów mam osoby, które na przykład opierają się o content związany właśnie czy to z zdrowiem, ale też na przykład z szeroko rozumianą duchowością, co dla niektórych jest czymś zupełnie innym niż religijność, a dla kogoś innego jeszcze na przykład ezoteryka w tym wszystkim i tak dalej. Kiedy w te tematy pójdziemy, to kiedy zaczynasz troszkę zmieniać kierunek, możesz się spotkać no, z czymś trudniejszym. Tu też warto sobie zadać pytanie, czy musimy to opierać na przykład o swoje imię i nazwisko, czy właśnie o dany brand. Tutaj strategii jest kilka. I tutaj właśnie chciałem z tobą teraz może płynnie przejść właśnie do drugiej dziedziny twojego życia, właśnie związanej z byciem artystką. Czy to tak mogę nazwać, powiedzieć? Chyba nie. Tak jakby no, trudno mi jest to nazywać inaczej, gdzieś tam jak branża artystyczna ogółem rzecz biorąc, ale nie wiem, raczej bym powiedziała, że tutaj staram się iść w stronę takiego rzemieślnictwa, niż a jakby ja nigdy nie miałam duszy artystycznej jako takiej, więc bardziej to chyba wynika, znaczy w pewnym sensie każdy ma tą wrażliwość, nie? Jakby chodzi mi bardziej o to, o takiej skrajności, znaczy skrajności pozytywnie tutaj bardziej biorę, że ktoś jest bardzo wrażliwy artystycznie. Więc bardziej chyba tutaj widzę się jako taki rzemieślnik, osoba, która chciałaby być tym rzemieślnikiem, chciałaby cały czas doskonalić pewien warsztat, bo rozbierając na czynniki pierwsze, temat dla mnie właśnie tego, w czym teraz najbardziej jestem, czyli no, temat aktorstwa, trochę wokalu, bo to jest raczkujący temat, czy gdzieś tam no, taniec, który całe życie akurat jest ze mną, to są takie trzy aspekty, które tworzą razem chociażby musical, w którym od 2 lat małe kroki stawiam, czy no od prawie 7 lat zajmuję się nauką aktorstwa, warsztatu, no bo już byłam za stara, jak mnie to zainteresowało tak porządnie, żeby iść do szkoły teatralnej państwowej, ale z tej perspektywy bardzo się cieszę, że moja ścieżka zawodowa była taka, a nie inna, bo mogę to robić w formie pasji, a jednocześnie jestem osobą, która jak się coś wkręci, to jej aspekt pasji nie wystarcza, nie? Jakby ja w tej pasji chcę być też dobra, chcę, żeby to mi sprawiało taki fan, znaczy mi fan to sprawia, jak ja będę w tym dobra. Ścieżka też mi sprawia, okej, żeby to nie zabrzmiało źle, sprawia mi ogromną satysfakcję każdy warsztat i tak dalej,
ale ja wtedy też w to wchodzę na maksa, tak jak ten aspekt zawodowy. I to mi sprawia naprawdę przyjemność, jakby, bo teraz też mamy taki trend w internecie, żeby nie mówić o tym, że ty na przykład lubisz coś cisnąć, no bo ktoś się czuje presję. Nie, jedna osoba lubi sobie coś lekko robić, ja lubię robić to na maksa i jakby taka jestem po prostu, co nie oznacza, że jedno jest lepsze, a drugie gorsze. Więc jest to dla mnie w pewnym sensie, tak jak już rozmawialiśmy przed nagraniem, taki drugi obszar życia, który jest moją po prostu pasją, ale w którą wkładam bardzo dużo też zaangażowania, przez co też na przykład powoli zaczęłam z tego zarabiać, co jest dla mnie ciekawe, bo pierwsze parę stówek po spektaklu teatralnym, które dostałam ostatnio, stwierdziłam, że sobie oprawię chyba w ramki, no bo to jest mój pierwszy zarobek na byciu aktorką. więc gdzieś tam robię to cały czas w obszarze takim pasji, ale jest to powiedzmy coś więcej niż takie turbo amatorka, no nie? Mhm. Ale aczkolwiek no pewnie nigdy nie będzie tylko zawodem, bo z drugiej strony ja potrzebuję też tej merytoryki, ja potrzebuję mieć to w równowadze, mieć to, że ja pójdę na warsztaty aktorskie, wokalne, że wystąpię w spektaklu, a jednocześnie mogę pocisnąć głowę tutaj w tych merytorycznych aspektach. I kiedy w życiu próbowałam jakieś bardziej siedzieć w jednym albo drugim, to mi zawsze któregoś brakowało i ja teraz już rozumiem i wcale nie mam do siebie wymagań, żeby któreś porzucić, bo kocham działanie dookoła formy na życie i kocham też to działanie dookoła tych moich obszarów różnych, około właśnie, około aktorskich, no tak mogę to chyba nazwać. Więc to jest, tak jak mówię, mimo wszystko pasja, a jednocześnie, no jak dziś jestem, to raczej bardzo często obieram pozycję, bliską pozycji lidera w jakiejkolwiek grupie, to dotyczy również takich grup, od razu staram się pomagać w organizacji i tak dalej, bo tak już mam, no nie? Dlatego tak jak wspomniałeś też, w poprzednim tygodniu zorganizowałam pierwszy taki wieczór z piosenką aktorską w Płocku, który się okazał naprawdę sukcesem, czego się nie spodziewałam, bo przyszło bardzo dużo ludzi, ludzie siedzieli na trawie, na kocach, bo nie było, a tam nie ma, to nie jest przestrzeń, gdzie generalnie się siedzi na trawie, raczej tam po prostu to była kawiarnia, ale tak dużo ludzi przyszło, że my przez godzinę przed wydarzeniem jeszcze dowodziliśmy krzesła, skąd się tylko dało, bo był taki tłum, no i po ludzie też mówili, że super, że się nie spodziewali aż takiej profesjonalizacji tego wydarzenia i że to było takie przyjemne i wydarzenie trwało 2,5 godziny, a do mnie podchodzili ludzie i że już się nie mogą doczekać kolejnego, gdzie myślałam, że oni po połowie wyjdą, no bo to jest długie wydarzenie, więc jeżeli coś robię, to wkładam w to naprawdę na maksa zaangażowanie, no bo właśnie, no bo nie robię rzeczy, które mnie tak średnio interesują, bo wiem, że się w nie nie zaangażuję i myślę, że teraz jestem na tym etapie, że w dużej mierze mogę to wybierać, chociaż wiadomo, że nie zawsze. To jest oczywiście, że nigdy to nie będzie tylko przyjemne i jestem daleka od stwierdzenia, że kochaj swoją pracę, to nie przepracujesz ani dnia, bo to jest akurat nieprawda. Tak, myślę, że tych powiedzeń takich jest dużo i one bardzo fajnie wyglądają w ramce, a później życie weryfikuje i myślę, że ty jesteś też tutaj, mam do tego pytanie i pewną tezę, tak się zastanawiam, czy może tak być, bo ty jesteś osobą, która, no właśnie, nawet mówiąc o tym, że w samej, w kontekście zdrowia zmieniasz wiele razy na przykład kierunek, szukasz, nawet nie tyle, że zmieniasz w negatywnym tego słowa znaczeniu, ale że szukasz źródeł różnych, kierunki, różne metodologie, badania i tak dalej. Czy może być tak, że w związku z tym, że masz taką mocną, drugą pasję, w której to możesz właśnie dużo bardziej skakać, na przykład właśnie tu śpiew, tutaj organizacja, tutaj taniec, tu aktorstwo, łączyć to wszystko ze sobą, to czy może to być strategia na to, że dłużej będziesz w stanie po prostu wykonywać swój główny zawód właśnie z takim zaangażowaniem bez być może prób zmiany tego całkowicie, ale utrzymania się właśnie w tym, no właśnie w tym zawodzie głównym? Wiesz co, i tak i nie, no bo z jednej strony aż się prosi odpowiedzieć tak, no bo dzięki temu, że tu się gdzieś spełniasz, no to w tej pracy jest ci gdzieś tam łatwiej wytrwać, ale to się sprawdza moim zdaniem, w sensie u mnie to by się nie sprawdziło, bo no bo ja wiem, jakby pracowałam w życiu w miejscach też, w których po prostu cierpiałam już jak tam chodziłam, mimo że to też były te około zdrowotne tematy, no ale wiadomo, no całokształt się tutaj liczy. I mam znajomą na przykład, która od lat pracuje w korporacjach jako chyba księgowa, jak dobrze pamiętam. I ona jakby no, lubi tą pracę, no ale jest to dalej praca w korporacji. Dla niej po prostu, no okej, lubi tą pracę, ma tam fajnych ludzi i okej.
ale ona wraca do domu, ona akurat od lat bardzo ładnie i śpiewa, teraz zaczęła też tańczyć i ona kiedyś mówiła, bo próbowała zacząć się uczyć animacji, więc mówię, super, to naucz się tej animacji, zmienisz zawód w ogóle, będziesz miał taki kreatywny już w ogóle, ale ona tak mówi, chyba nie, bo tutaj mam spoko pieniądze, spoko ludzi, idę sobie do tej pracy, wracam do domu, zamykam temat pracy i mam tą pasję. I jakby tak też można, bo ona naprawdę realnie jest tym zadowolona, z tego co wiem, żyje tak do dziś i to jest super. Natomiast ja wiem, że ja bym tak nie mogła, bo ja tak próbowałam, no nie? I ja z kolei w tej aspekcie zawodowym też staram się dążyć do tego, żeby to dla mnie było fascynujące, żeby to, i oczywiście to nie będzie, bo to przez wiele tygodni jest niefascynujące, ale wiem na przykład, że jest coś takiego, co mogę tutaj zrobić i co spowoduje, że na przykład wow, super materiał przygotowuję i on za 2 miesiące będzie miał premierę i będzie taki wow, a w międzyczasie wiadomo, że trzeba robić jakieś tam nudne rzeczy, nie wiem, właśnie jakąś księgowość, czy jakieś artykuły pisać takie stateczne, że muszę usiąść, zebrać się, napisać kilka tekstów. I okej, piszę o fajnych rzeczach, no ale jeżeli jakby, wiesz, ja bym wolała działać, ja bym chciała nagrywać, prowadzić coś tam, ja jestem osobą, która lubi działać. No ale muszę robić te rzeczy, które wymagają statycznego bardziej tutaj podejścia. Więc uważam, że tak można i uważam, że mając pasję przy pracy, która, no taka powiedzmy jest dla ciebie neutralna, jest super i na pewno dla wielu ludzi to będzie świetne właśnie takie dodanie sobie energii do tego życia zawodowego, no nie? Jasne. I odebranie być może właśnie, jeżeli masz coś takiego, tak sobie myślę, że jeżeli masz stałe, stabilne źródło dochodu, to z pasji jest zdejmowana presja potrzeby zarabiania na tym, czyli tak jak powiedzieć, okej, pierwsze parę stówek, ale pomyśl po jakim czasie i po ilu inwestycjach, przy czym prawdopodobnie nawet nie było to tak traktowane, że to jest inwestycja, bo nie było oczekiwania zwrotu, nie? A kiedy się pojawia, no to okej, to miłe, fajne, ekstra w ogóle i może coś z tego będzie. Dlatego czasami, a nawet często, słyszy się o tym, że właśnie, że jeżeli robisz coś z pasją i naprawdę się zakochasz, to po prostu później jest taki niesamowity sukces. I czasami po latach pytanie brzmi, co przez te wszystkie lata, nie? I jak jakby z czego żyć, jak funkcjonować, co robić? I tutaj właśnie może to być bardzo ciekawa właśnie strategia, że okej, mam stałe źródło dochodu, tak jak powiedziałeś, przy takim neutralnym sposobie, albo jeżeli ktoś po prostu tak chce, potrafi, to wtedy może dodatkowo się rozwijać. Bo gdybyś dzisiaj miała tylko po prostu to robić bez niczego innego, no to po chwili mogłoby się pojawić presja. Tu może podam przykład, bo ty będziesz nawet pamiętała tą sytuację, kiedy z Sarą mieszkaliśmy w Warszawie, zaczynaliśmy tam rozwijać przecież treningi personalne z elektrostymulacją, z indywidualne, z dojazdem do klienta i w momencie, kiedy zarówno ty, jak i Sara, przecież byłyście zajarane tematem w ogóle treningów, później tej elektrostymulacji, wchodziłyście w jakieś badania, w jak to wygląda, czy to pomaga, czy na pewno, miałyście konkretnie jakby Sara, to miała też, wiesz, konkretnie grupy docelowe, dla kogo to jest idealne, kto jest w stanie za to zapłacić i tak dalej, aż tu nagle się okazało, że fajnie się o tym wszystkim mówi, fajnie, kiedy możemy sobie przy grillu porozmawiać o właśnie o zdrowiu, o tym, w jaki sposób ktoś chodzi, czy na przykład to, jak ktoś układa stopę, jak to wpływa na kręgosłup, na plecy i tak dalej, i nagle się okazuje, żeby ten biznes się spinał, to tych klientów musi być 6 dziennie, że trzeba dojechać, że tak naprawdę masz góra 5 minut po treningu na porozmawianie z tą osobą, a nie możesz tej godziny jak przy grillu porozmawiać, że musisz pamiętać o wystawieniu na przykład rachunku, czy wzięciu rekomendacji, zrobienia sobie zdjęcia, bo jeszcze marketing, bo jeszcze coś. I nie minęło nawet kilka tygodni, kiedy się okazało, że po prostu przychodzi ten grill i zaczynamy rozmawiać o tym zdrowiu i ktoś mówi, Jezu, to już pogadajmy chociaż o serialach, nie cokolwiek, tylko nie to, nie, po prostu, żeby nie było tak. I teraz miałem bardzo podobną niedawno rozmowę z jednym właśnie ze wspólników, który mówi, tego zaczyna być tak dużo, że to jest cały czas moja pasja, ale za chwilę nie wiem, czy dalej będzie moją pasją, bo po prostu z pasji robię swój zawód, nie? Więc to też jest tak, czy trzeba się czasami zastanowić, czy coś, co jest pasją, powinno zostać zawodem, okej, może tak, nie? Natomiast też to ma blaski i cienie. Może po prostu, jeżeli w czymś się dobrze rozwijamy, w czymś się dobrze czujemy i jest nadal dla nas fajne, nie tak, że musimy uciec, bo po prostu tragedia, tylko że coś jest dla nas fajne, to może pasja powinna zostać pasją, nie? Więc to jest... Tak, no właśnie, bo to wiesz, to jest kwestia na przykład, jaki ten zawód jest, no nie? No bo na przykład, tak jak mówiłam na początku, zrobiłam sobie w pewnym sensie gdzieś tam z mojej działalności miejsce, gdzie ja mam furtkę na tą zmienność, czyli okej, mnie teraz na przykład jara, no nie wiem, strzelę, dieta ketogeniczna i teraz po prostu będę przez kilka tygodni robić tylko tym materiały, ale za chwilę stwierdzę,
dobra, już jakby albo wiem wystarczająco na tę chwilę, albo już mnie to znudziło, zmęczyło mnie gadanie o tłuszczach nasyconych, dobra, to pogadajmy o zaburzeniach lękowych, nie? I teraz wezmę psychologa jakiegoś. I tak jak mówiłam, ja już przyzwyczaiłam do tego społeczności, oni to... Myślę, że lubią, bo takie informacje też gdzieś tam dostaję, ale dzięki temu ja się przede wszystkim spełniam, no nie? I to jest pod tym kątem, że to jest w pewnym sensie pasja, ale ona jest pasja, temat generalnie, no chyba człowiek, zdrowie, jakby ogólno pojęte, szeroko pojęte zdrowie, ale nie jest to na tyle tak, wiesz, szczegółem, no bo kiedyś moją wielką pasją było żywienie, no więc gdybym robiła oparty kanał tylko na żywieniu, no to wiem, żebym się wypaliła. Na 100%, ale z racji tego, że mogę sobie to poszerzyć o różne aspekty, to raz, że o tym żywieniu rozmawiam bardziej kompleksowo i to jest super, a dwa, mogę rozmawiać też o innych rzeczach. I tutaj w ogóle generalnie mam wrażenie, że problemem w naszym społeczeństwie jest takie przeświadczenie i wkładanie ludziom od najmłodszych lat do głowy, a słyszałam ostatnio u fizjoterapeuty, jak fizjoterapeutka mówiła to małej dziewczynce z podstawówki, gdzie mnie to zbulwersowało strasznie, że trzeba się zdecydować na jedno, nie możesz robić tego i tego. No nie możesz, bo nie. Ale dlaczego nie? Już pomijając, że mała dziewczynka musi spróbować wielu rzeczy, ale wkłada się nam do głowy, że to jest słomiany zapał. Jeżeli ty pójdziesz na 3 treningi, nie wiem, brazylijskiego jiu-jitsu i ty stwierdzisz, że to jest jednak nie dla ciebie, to musisz tam chodzić, bo ci zaraz ktoś powie, że ta, no pochodziłeś chwilę i taki masz zapał, nie? Nie. Ja po prostu, ja w życiu spróbowałam naprawdę miliona rzeczy i teraz jestem pewna tych rzeczy, które robię, no nie? I gdybym ich nie spróbowała, no to skąd bym miała to wiedzieć? Więc to jest problem, że nam się wkłada takie rzeczy do głowy, że to jest problem, jeżeli się nie możesz na coś zdecydować. Mam znajomą, która tak samo gdzieś tam szukała siebie w ścieżce zawodowej no, i zmieniała chyba, nie wiem, 2 czy 3 razy pracę w przeciągu tam paru lat i miała super propozycję, taką naprawdę już jakby krok wyżej, można powiedzieć, od tej, której jest teraz, krok wyżej pod kątem decyzyjności i tak dalej, no ale jednocześnie powiedzmy mniej stabilności, wiadomo, by taki bardziej wolniejszy zawód. No i ona nie podjęła tej decyzji tylko dlatego, że się bała, że rodzina powie, że znowu zmieniasz pracę, nie? Jakby to był główny powód, dla którego ona nie zmieniła tej pracy i bardzo mi też, no, słuchając takich rzeczy jest mi szkoda, no a z drugiej strony wiemy, że no z czegoś to wszystko wynika, no bo tak nas społeczeństwo uczy. Jeszcze tylko jedną rzecz powiem a propos z kolei tych artystycznych rzeczy, no bo tak kiedy to mówisz i jestem pewna, że są osoby, które nas będą słuchały i powiedzą, że to jest łapanie kilku srok za ogon, no to jest kolejny taki tekst. I słuchałam kiedyś wywiadu z Julią Wieniawą, która gdzieś tam generalnie uchodzi za osobę, która się łapie 5 rzeczy naraz i w ogóle no, społeczeństwo generalnie za nią nie przypada, jeżeli chodzi o takie komentarze gdzieś tam i w mediach i tak dalej. No bo jak to, tu śpiewa, tu tańczy, a tu jakaś jeszcze tam aktorką jest, no nie? No tylko weźmy, że te 3 elementy razem zawsze rozwija aktor. To nie jest tak, że ich jakoś tam bardzo nie rozwijasz. Jeżeli ona na przykład od dziecka, od nastoletnich lat działała w musicalu, który dokładnie 3 te rzeczy zrzesza na równi, to dlaczego ona teraz tych 3 rzeczy nie może robić, tylko się musi zdecydować, żeby być aktorką? Skoro ona od dziecka ćwiczy musical, który jest składową tych 3 rzeczy, skoro chodzi na lekcje śpiewu, rozwija śpiew, a jednocześnie uczy się aktorstwa dalej i tak dalej, to gdzie tu jest problem z tym, że robi kilka rzeczy naraz? Bo te rzeczy są bardzo zbliżone do siebie, nie? Więc jakby spójrzmy na to zawsze od tej drugiej strony. Czy to jest tak naprawdę daleko to wszystko od siebie? No właśnie, świetne, Daria, świetne naprawdę i teraz myślę, że ktoś jak wybiera sobie jakąś specjalizację, to ona może być po prostu oczko wyżej, nie? Czyli tak jak ty powiedziałeś, moją specjalizacją jest, uwaga, zdrowie. A co wpływa na zdrowie? Wszystko. Sen, na przykład wiesz, jedzenie, ćwiczenie, sposób myślenia, używki, wiele wiesz, innych rzeczy, a później wchodzimy głębiej i głębiej i głębiej. Ty nie musisz być specjalistą od krwi. Na przykład, nie? Albo jakiejś konkretnej krwi, nie? Mówią, że tak tylko... trzeba, że właśnie powinieneś się wyspecjalizować, no nie? I być może to pomaga, ale też być może właśnie jest dla ludzi, którzy lubią grzebać w szczególikach, bo tacy też są, a nie dla tych, którzy lubią dużo eksplorować, jak na przykład ja. Tak, i to jest, wiesz co, miałem ostatnio taką rozmowę kilka tygodni temu właśnie przy naleśnikach dokładnie, bo rozmawialiśmy właśnie o tym. Wiesz, ty mówisz właśnie, że można skakać. Ja lubię ten temat, dlatego że ludzie siebie ograniczają, tak jak właśnie twoja znajoma, która ze względu na to, co powiedzą inni, to nie pójdą. To samo widzę wśród przedsiębiorców, którzy nie otworzą kolejnego projektu, bo ciągle im wszyscy mówią, że skaczą z kwiatka na kwiatek, żeby się wreszcie skupili i tak dalej. I teraz myśmy sobie o tym rozmawiali. Zauważ, że to jest ciekawe, że na przykład copywriterowi nikt nie mówi,
że masz, ma napisać tylko artykuły na jeden temat. Copywriter ma prawo pisać na różne tematy kilka artykułów dziennie. Radca prawny może, przecież mam kancelarię, ja widzę, że przecież kancelaria czasem prowadzi sprawy małych i średnich przedsiębiorstw, czasem to są sprawy windykacyjne, czasem pisze regulamin, czasami pisze umowę i nikt nie mówi, ty skup ty się na jednym, pisz te regulaminy. Nie, tylko po prostu on wykonuje swój zawód, nie? A jeżeli ktoś ma na przykład właśnie zawód okej, związany ze zdrowiem, albo na przykład jestem z pasji przedsiębiorcą, więc dla mnie naprawdę bardzo nie różni się prowadzenie kancelarii od na przykład zarządzania nieruchomościami. Na poziomie budowania persony, marketingu, lejków marketingowych, jasne, jest tam co innego podkładane, natomiast mechanizmy są te same, tak, z perspektywy marketingu. I tak samo tutaj, myślę, że możemy spokojnie uspokoić dużo osób, że jeżeli tak macie, okej, realizujcie to, musicie wiedzieć, że są tego cienie, tak? Czasami coś działa wolniej, czasami musimy więcej pracy to włożyć i nawet ty użyłaś przed chwilą takich słów, że nauczyłam już swoją społeczność. Nie? Czyli tego, że ty właśnie, że ludzie już wiedzą, że ty czasami masz tak, czasami tak i są z tobą takie osoby, dotarłaś do takich osób, z tobą związały się takie osoby, które mówią, okej, nie tylko to akceptuję, ale też mi to pasuje, tak? I wtedy po prostu z tobą są i działają, tak. I oglądają. Widzę też, że wiadomo, że są materiały, pomijając, co się mówię, tą regularność, która u mnie bywała różna, więc też wpływa na algorytm, no ale wiadomo, że są gdzieś tam jakby konkretne tematy, które mają więcej, większą oglądalność, mniejszą, no bo docierają na zewnątrz jeszcze, prawda? Natomiast tak jak mówiłam, no dla mnie jest to niezwykłe, że jest ze mną naprawdę sporo osób, które pamiętają mnie z czasów jeszcze tej fitnesski i dla nich to jest właśnie cenne to, że mogli obserwować jakąś pewną moją zmianę, bo wiesz, nazwa Forma na Życie, ona się wzięła w pewnym momencie bardzo organicznie z mojego życia i z tego, że po latach problemów z szukaniem różnych diet, problemów zdrowotnych, wychodzenia z zaburzeń odżywiania i tak dalej, okazało się, że ustabilizowałam swoje zdrowie w momencie, kiedy odpuściłam, nie? I to jest dlatego Forma na Życie, a nie Forma na Chwilę. I, no i właśnie dlatego też te wszystkie tematy dookoła tego, wiesz, mogę, w sensie, dlatego jakbym się wtedy trzymała etykiety jakiejś, no to bym nie poszła dalej, bo bym na przykład cały czas szukała w jednym wąskim zakresie i prawdopodobnie bym na przykład, nie wiem, nigdy nie wyszła z jakichś tam problemów zdrowotnych, no bo etykieta. Ja strasznie nie lubię etykiet w kontekście takim, że one nas zawężają, bo uważam, że kluczem jakby szczęśliwego i zdrowego życia jest elastyczność i to jest elastyczność psychologiczna, poznawcza, elastyczność metaboliczna, elastyczność podejmowania właśnie różnego rodzaju decyzji i zmienności. Kiedy, nie wiem, nie jem mięsa, ale jestem w ciąży i jedyne o czym marzę to stek, no to go zjem na przykład w tym sensie, no, trzymając się tego przykładu mięsa, ale wiele jest takich obszarów w życiu, no nie? Chociażby to, że nie wiem, jest mi bardzo źle gdzieś, to jestem gotowa na to, żeby zmienić pracę na przykład, mimo że coś tam rodzina powie, no ale to jest ta nasza elastyczność poznawcza. Oczywiście my się jej uczymy, no każdy gdzieś tam w różnym stopniu, ale moim zdaniem do tego trzeba dążyć w życiu. Super, powiedz, wiesz co, ekstra, mówisz o tym właśnie w taki sposób i mówisz właśnie, masz tu elastyczność, masz jakby życie sama z sobą. Dwa razy powiedziałaś dzisiaj o tym, że bardzo ważne są algorytmy u ciebie, jakby że wpływ na algorytmy ma systematyczność i za tym rodzą mi się właśnie takie w sumie dwa pytania. Wiem, że wywiadak powinno się zadać jedno, później coś, ale jakoś tu przeskoczymy to. Czy widzisz jakieś, po pierwsze, jakie jest twoje, przy takim sposobie jakby bycia, funkcjonowania, myślenia, jakie jest twoje podejście do wyznaczania celów? Tak, tego, że czy ty sobie wyznaczasz jakieś konkretne cele, które poniekąd są jakimś takim zobowiązaniem wobec siebie, tak, żeby właśnie gdzieś tam do czegoś dążyć? I właśnie za tym, czy one w jakiś sposób są związane właśnie z tymi aktywnymi, systematycznymi działaniami związanymi właśnie z mediami społecznościowymi? To tak jak ci pisałam, jak mnie zapraszałeś, że nie jestem dobrą osobą do rozmowy na takie tematy, bo faktycznie ja próbuję sobie te cele wyznaczać, ale jest różnie w zależności od momentu w moim życiu. Jestem osobą, która mocno przypada w dany cel, jeżeli go sobie postawi, tak jak właśnie chociaż była ta organizacja tego wydarzenia teraz. Dzięki temu mówię, no naprawdę fajnie to wyszło, aczkolwiek no powiedzmy przez kilka tygodni zaniedbywałam drogę zawodową, robiłam minimum, które musiałam, no nie? W sensie, które musiałam, żeby funkcjonowała firma, żebym zarobiła pieniądze i tak dalej, ale nie było tam
Ja nie miałam już tej właśnie kreatywności w sobie na rozwój tego, no bo to była wyjątkowa sytuacja. Musiałam dużo więcej włożyć w ten drugi obszar niż zwykle wkładam. Ale to powiedzmy było krótkookresowe. I no tak, właśnie generalnie cele staram się sobie wyznaczać, natomiast no właśnie z tą realizacją jest to różne w zależności od tego, myślę, jaki to jest cel i czy w drodze do realizacji jego nie stwierdzę, że jednak zmieniam kierunek, bo tak się często zdarza. Natomiast ja, no właśnie mówię, no nie jestem osobą taką bardzo skrupulatną, dążę do celu, zauważyłam, kiedy faktycznie ja wierzę, w niego wierzę, a nie z takiego, który sobie ustanowię właśnie, bo nie wiem, zrobiłam szkolenie z jakiegoś tam marki osobistej albo z mediów społecznościowych i mówią, że trzeba robić tak i tak, no to ja sobie tak ustalę. Natomiast to, co jest moją wadą i nad czym pracuję, no to właśnie nad tą regularnością w kontekście mediów społecznościowych. Myślę, że to wynika z bardzo prostego, z prostej rzeczy, że ja jestem sama ze wszystkim, a robię bardzo dużo, tak jak powiedziałeś. I gdzieś tam myślę, że gdybym jakby jestem dobra w zarządzaniu na zasadzie, że hej, jakby jak będę miała to i to, no to wiem, że z tego zrobię super rzecz, ale sam wiesz, że nie da się być samym od A do Z w tym kontekście. Mam super, super osobę, która ze mną prowadzi poradnię dietetyczną i która przyjmuje podopiecznych, więc jakby ja się tym już od paru lat nie zajmuję. I to jest, i tam wiem, że po prostu mam opiekę Olgi, która z tymi podopiecznymi świetnie działa, ja zarządzam od strony bardziej takiej formalnej poradnią. No ale właśnie w kontekście tych mediów społecznościowych udaje mi się, teraz mi się udało w miarę, był moment systematyczniej, no bo w końcu gdzieś tam oddawałam pracę montażystom Piotrka, który gdzieś tam zatrudnia sporo osób i od niego trochę tych montażystów podbierałam, czy w kontekście rolek i nagle się okazywało, że wow, jakie to miłe, kiedy ja mogę po prostu komuś tylko napisać, że od tego do tego miejsca potrzebuję rolkę z tego materiału i nagle ona jest, ja ją wrzucam i to wszystko. Więc pod tym kątem jestem, wydaje mi się, że jestem słaba w kontekście właśnie takiego zaplanowania sobie, jak stworzyć w końcu być może jakiś, nie wiem, czy zespół, czy jakby jakąś osobę, która mi pomoże tym wszystkim zarządzać, bo ja jestem osobą, która ma dużo pomysłów i te pomysły są naprawdę, uważam, że często dobre, tylko że ja idę dalej, ja je wymyślam, ja chętnie, wiesz, pomogę organizować, ale musi być ktoś, kto zrobi tą najdrobniejszą robotę, której ja zazwyczaj nie chcę robić i no wiadomo jak to jest w życiu, nie? Że już było kilka pomysłów, które uważam, że były super, ale się nimi zajęłam, nagle ktoś inny to zrobił i się okazywało naprawdę sukcesem, więc wiadomo, no każdy z nas pewnie to przechodził, że w jakimś odpowiednim momencie za coś się nie wziął, ale no uważam, że powinnam gdzieś tam tutaj chyba najbardziej pomyśleć, jak to zrobić, żeby jednak tak z tymi innymi ludźmi więcej trochę działać. Mhm. Super. Wiesz co, powiedziałaś mi i to prawda, dostałem wiadomość od ciebie, że nie jesteś idealną osobą do takiego wywiadu. Ja uważam, że nie jesteś idealną osobą, która działa zgodnie z poradnikami, co nie znaczy, że nie jesteś idealną osobą do takiego wywiadu, dlatego że takich osób jest większość, które po prostu nie działają zgodnie z jakimś poradnikiem i większość osób ma do siebie o to pretensje i kupuje kolejny poradnik albo idzie na kolejne szkolenie, jak zrobić to lepiej, w sensie jak wreszcie to wdrożyć u siebie, żeby właśnie było tak, jak jest napisane w tym poradniku, a właśnie mi zależy na tym, bo widzę to na co dzień, bo pracuję z przedsiębiorcami, bo sam widzę siebie i wiesz, i my też się znamy długo, żeby to pokazywać, że nie musisz być idealny. Nie musisz działać zgodnie z tym. Oczywiście to na pewno jest dobre. To nie jest tak, że tamto to jest zła droga. Nie, to tylko, że dobrze wiemy, ile jest typów różnych osobowości, charakteru, etapu życia, na którym jesteśmy. I to nie jest tak, że jedna metoda jest jedyną właściwą. Dokładnie jak ze zdrowiem, dokładnie jak z dietą, dokładnie tak samo jest z zarządzaniem i z byciem przedsiębiorcą. I tak samo z budowaniem na przykład mediów społecznościowych. A ty jesteś idealnym przykładem. Jeszcze sobie przed wywiadem sprawdzałem. Ponad 65 tysięcy subskrybentów na YouTubie. Mimo tego, że gdzieś mówisz, okej, właśnie zdawało się, że to nie zawsze było takie super systematyczne, albo bo robię właśnie sama, albo bo zmieniałam kierunek, więc teraz pytanie, jeżeli, tak jak sama mówisz, nie wszystko robisz idealnie z poradnikami, nie wszystko robisz zgodnie z kursami marek osobistych, to co stoi za twoim sukcesem, bo ja bym to tak nazwał, że jednak wiesz, no
robisz rzeczy związane ze swoim życiem zawodowym, które lubisz, w którym masz dużą dowolność, masz osobę w zespole, korzystasz ze współpracy, nie zawsze musisz mieć, wiesz, kogoś na full etat, żeby nazwać to zespołem, bo masz, wiesz, współpracę, po części delegujesz część rzeczy, sama rozwijasz się bardzo mocno w swoich pasjach, nie narzekasz na brak klientów, no bo jednak w momencie, kiedy te twoje media społecznościowe rosną, plus rekomendacje, referencje, no wiem, po prostu rozmawiamy, więc widzę, jak to wygląda. I co sprawiło, co byś jakbyś miała dać jakąś poradę właśnie osobom, które tak słuchają ciebie i sobie myślą, jeju, Daria, fajnie, że jesteś, nie? Po prostu super, że tacy ludzie są na świecie. Czy jakby czuję tutaj, że mamy wiele wspólnych mianowników, tak? Czy tam jest jeden wspólny mianownik, tak? No ale wspólnych punktów po prostu, tak? Mamy po prostu wiele wspólnych punktów. I teraz, co stoi za twoim sukcesem? Co byś radziła komuś zrobić, że okej, co ma robić i spokojnie sobie funkcjonować? Albo nie. Spokojnie funkcjonować. Ostatnio mam wrażenie, że mogę odpowiedzieć, że za moim sukcesem stoi moje ADHD. Nie no, śmieję się, bo jeszcze jakby, ale zamierzam tutaj sobie zrobić diagnozę, bo myślę, że większość ludzi w ogóle, którzy tak intensywnie działają, mają ten mózg taki funkcjonujący jak ADHD i o ile sama tak mówiłam, nie lubię takich etykiet, więc jakby to tak bardziej w ramach ciekawostki, ale jest coś w tym, że jakby ten mózg tak funkcjonuje, nie, że... No, że tak jest po prostu i nie wiem, no jest ta jakaś taki głód tego świata, tego ciekawość tego wszystkiego i nie wiem, co ci odpowiedzieć. Powiem ci, że tak jak gdzieś tam właśnie ostatnio słuchałam wywiadu z kolejną osobą, która jest średnio lubiana w społeczeństwie, a ja lubię właśnie takich osób słuchać, czyli była to nowy wywiad Małgorzaty Rozenek z Magdą Mołek. No i wiadomo, ona za każdym razem mówi, jakim to ona jest w cudzysłowie robotem, że ile rzeczy ma, wiesz, do zrobienia, tu robi, tu jakaś fundacja, tu prowadzenie programu, tu coś, no jakby milion rzeczy na raz. No i weszłam w komentarze, no i w komentarzach, już pomijając jakby, czy się kogoś lubi, bo ktoś ma taki vibe, ktoś inny, no ale i komentarze, przestańmy utożsamiać sukces z ciężką pracą, że przecież sukcesem może być również znalezienie spokoju wewnętrznego i tak dalej, i tak dalej. Okej, tylko że to jest twój sukces, a w tym momencie to był wywiad z osobą, dla której właśnie sukces to jest ciężka praca i okej, fajnie, że mamy tą narrację świadomości, że dla kogoś wielkim wyzwaniem jest wstać z łóżka, bo ma depresję, a dla drugiego jest wyzwaniem zorganizować milionową konferencję, bo akurat teraz ma taki etap w życiu. I ja się zgadzam, że to są rzeczy nie do porównania, a też ważne dla tych osób w danym momencie. Tylko nie narzucajmy innym tego, że okej, ja teraz potrzebuję znaleźć równowagę, to ty też musisz przestań działać, no nie? W tym sensie. Bardzo, bardzo te komentarze mnie zaskoczyły w tym kontekście, że jakby okej, rób tak, ale po co narzucasz innym? To teraz jakby nie możemy mówić, że okej, ja działam dużo, ja robię dużo, bo tak mam, nie wiem, może mam taką osobowość, taki temperament, że jestem ciekawa, że lubię dużo działać, że jak mnie coś ciekawi, no to w wolnej chwili eksploruję tą rzecz, a nie na przykład się wyłączam od świata i idę, nie wiem, robić coś zupełnie innego, tylko po prostu eksploruję na maksa. I jasne, to może być też wycieńczające, no bo na przykład wtedy nie potrafię odpoczywać, kiedy intensywnie coś eksploruję, ale z drugiej strony dzięki temu jestem w tym dobra. No więc coś za coś trochę. Ale czy tak trzeba? Nie, pewnie można eksplorować do połowy i trochę odpoczywać, trochę to, bo odpoczynek też jest oczywiście ważny, nie mówię, że nie odpoczywam, tylko w tym sensie, że mam wrażenie, że to jest coś takiego właśnie, no że trochę to są nasze decyzje często, ale być może też nasze osobowości, bo mam wrażenie, że no, jesteśmy jako ludzie różni. Są ludzie tacy właśnie szybcy, ja zawsze słyszałam o sobie, że wiesz, tu jestem niedokładna, tu coś zrobię, tu coś zrzucę, tu coś tam, no właśnie to takie życiowe ADHD. Ale przez to eksploruję bardzo wiele rzeczy, robię bardzo dużo, mówię za dużo często w tym sensie, że czasem niepotrzebnie pewne rzeczy poruszam, głośno mówię i pewnie specjaliści od PR-u czasem by się łapali za głowę, po co to poruszasz, a z drugiej strony nie potrafię czasem i nie potrafię na przykład zrozumieć, dlaczego na przykład w branży żywieniowej, odeszłam już od tego, o co pytałeś, ale w branży żywieniowej na przykład mamy jakieś tam pewne obozy, no nie? I biedny konsument się zastanawia, kto mówi prawdę, ten obóz czy ten obóz, bo oni wszyscy mają badania naukowe, no nie? Więc jestem ja, mówię, wezmę osoby stąd i stąd, zróbmy debatę.
Tylko się okazuje nagle, że większość osób nie chce, bo z tym to nie będę rozmawiać, przy tym się nie będę pokazywać, bo tamto, ale dlaczego nie? Jakby ja tego nie rozumiem i okej, jesteś w stanie mi w kuluarach powiedzieć, że ten powiedział głupotę taką w wywiadzie, to dlaczego nie nagramy i nie wypunktujesz tego? No bo nie, jakby, a ja tego nie rozumiem, bo właśnie widzisz, ja mam tak, że ja bym chciała wszystko wyjaśniać, wszystko, wszystkich łączyć, żeby każdy debatował, bo wierzę w to, że ostatecznie mamy wspólny cel, tylko wiele rzeczy, które nas otaczają, powodują, że mamy takie, a nie inne przekonania i fajnie by było je ze sobą zderzyć, ale lubimy się zamknąć w swoich gdzieś tam właśnie bańkach, więc no, wydaje mi się, że to jest kwestia jakiejś takiej, nie wiem, ciekawości świata. Nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na twoje pytanie. Może ty masz jakąś obserwację z zewnątrz. Jedną mam taką, mi pasuje to do jednej rzeczy i najpierw dwa słowa wstępu. Czasami dostaję pytania o to, Marcin, ale przeczytałam na przykład o marketingu 3 różne książki i one nawzajem siebie wykluczają. A wiesz, i sam to mam o sprzedaży, w marketingu, w zarządzaniu, przecież wszystkich takich powiedziałbym miejscach, gdzie jest jakaś przestrzeń na właśnie na ludzi, na działanie, to tamte teorie bardzo często, serio, się wykluczają po prostu. I teraz, ale równolegle, co jest w tym wszystkim problemem? Bo to, że to wyklucza się, to okej. Okay. Problemem jest to, że autorzy tych książek wszyscy osiągnęli sukces i mieli wyniki. To jest dla mnie szczególnie ważne, bo pierwsze co powiedziałbym, no popatrz, co daje wyniki, ale tam daje wszystko wyniki. I teraz co jest istotne? Jest jeden wspólny mianownik. Oni wszyscy działają. I może być tak, że mimo twojej nieidealności działań, mimo tego, że nie zawsze sobie zrobisz zgodnie z podręcznikiem, jak działasz, to nawet jak jest takie powiedzenie, wiesz, że jak rzucisz makaron o ścianę, to coś tam zostanie, nie? Coś się przylepi, większość odpadnie, ale coś przylepi. Nawet jak działasz po prostu nieidealnie, to wspólnym mianownikiem ludzi sukcesu jest po prostu działanie, nie? To, że po prostu bardzo często, nawet jak robią coś nieidealnie, i teraz uwaga, bo nawet jeżeli większość osób przejdzie obok i stwierdzi, a ja to jednak bym wolał, żeby ktoś był wyspecjalizowany tylko w jednym temacie, to może przejdzie obok ciebie dalej i nie zostanie. Ale przecież ty nie jesteś dla wszystkich. To jest podstawa przecież chociażby w marketingu czy budowania marki osobistej, że my działamy bardziej na wykluczeniach niż na dotarciu do wszystkich. Nie jesteśmy globalnym brandem. Więc właśnie coś takiego może powodować, że sam fakt działania, że dostarczy rezultatów. Tak sobie jak o tym opowiadałaś, to sobie pomyślałem, że fajną opcją byłoby zrobić coś takiego, jak jest konfrontacja sztuk dietetycznych, nie? Tak jak jest MMA, jakieś takie gale, nie? To wziąć tam po prostu 16 zawodników z różnych nisz i łączyć ich ze sobą na debatach, nie? I tam by mogły wyjść ciekawe rzeczy. To jest trudne, wiesz, to jest trudne. Ja już jedną organizowaliśmy, ale ostatecznie została opublikowana. Z różnych przyczyn, zarówno to jest też trudne prowadzić taką debatę, więc i ja miałam problem momentami ją moderować, bo wiadomo, jak gorąca dyskusja, no to jest umiejętność i tego bym się bardzo chciała nauczyć właśnie prowadzenia debaty. No druga sprawa, że gdzieś tam no w momencie, kiedy dwie osoby mają rozmawiać o różnych badaniach, oni by musieli bardzo głęboki research zrobić, wymienić się tymi badaniami i tak dalej. I to wiele wymaga, więc jakby okej, tamte grono odpadło zrażone, ale mam kolejne dwie osoby, znaczy jedną osobę stamtąd i jedną inną, które są wstępnie zainteresowane, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moim marzeniem jest w ogóle prowadzić takie debaty, bo tak jak mówię, ja wiem dużo, ale ja nie uważam się za specjalistkę w jakiejś dziedzinie, bo w żadnej nie jestem naukowcem, w żadnej nie badałam tego tak głęboko, bo ja nie mam takiego mózgu, żeby siedzieć w laboratorium i po prostu skrupulatnie coś tam robić, no nie? Mnie bardziej, ja się zajmuję popularyzacją wiedzy i czerpię od tych specjalistów, przez to wiem dużo, ale nie tyle, ile specjalista taki naprawdę w danej dziedzinie wyspecjalizowany. I dzięki temu mogę prowadzić rozmowę z różnymi ludźmi i od nich pewne rzeczy wyciągać. I jakby chyba wydaje mi się, że też tutaj zadziałało to, że dlaczego ta branża, tej branży zdrowotnej czuję taką świeżość cały czas, właśnie chyba dzięki temu, że mamy teraz media, w których mogę się też spełniać, bo przez wiele lat chciałam pracować w ogóle w mediach, ale z drugiej strony pracować w mediach przy byle jakim temacie, nie wiem, do polityki by mnie rzucili czy coś, wiem, że bym się zamęczyła. A dzięki temu właśnie, że mam ten background taki powiedzmy w tej okołomedycznych zawodach i dzięki temu, że gdzieś tam no, od lat działam, uczę się jak ładnie mówić i tak dalej, w sensie dykcyjnie, chociaż dzisiaj mówiłam tak szybko, że no ale wiadomo o co chodzi. No to mogę te dwie rzeczy łączyć i jakby myślę, że takim bycie popularyzatorem, prezenterem,
czy prowadzącym pewne wydarzenia, wywiady i tak dalej, ale jednocześnie bazując trochę na swojej wiedzy, dzięki temu prowadzisz lepiej, powiedzmy, jakieś, nie wiem, spotkania, konferencje, cokolwiek. I to jest coś takiego mojego, no nie? I gdzie właśnie mogę chyba łączyć to wszystko i dzięki temu też to jest bardzo różnorodne, bo to mogę wykorzystywać w wielu, myślę, że obszarach życia. Super, to super. Świetna rozmowa w ogóle, Daria. Naprawdę, no, w sensie rozmowa, mówię o tobie. Bo nawet sam mam kilka jakichś takich przemyśleń w kategorii, wiesz, tego, o czym mówisz, że można być właśnie oczko wyżej, że możesz właśnie mieć jakiś określony cel. Nie zawsze musisz sama pewne rzeczy robić, nawet wiesz, w kontekście, na przykład, jeżeli moją gdzieś tam misją jest też edukacja w zakresie właśnie prowadzenia biznesu szeroko rozumianego, no to przecież niejednokrotnie w ramach moich programów u mnie są moje wspólniczki z kancelarii, bo one są o niebo lepsze ode mnie i teraz ja dalej realizuję swoją misję, tak, i one są lepsze właśnie w prawie ode mnie, ale moją misją jest to, żeby ludzie byli świadomi tych zagrożeń, tych możliwości, które to daje i mogę być właśnie, tak jak ty mówisz, możesz prowadzić debatę i to realizuje twoją misję dzielenia się wiedzą, edukacją i nie wiem, prawdziwością właśnie zdrowia i tak dalej. Cudowne, bardzo fajna rozmowa, dużo wartości. Powiedz, Daria, czy są jeszcze jakieś takie tematy, które powinniśmy poruszyć, albo w kontekście tego, o czym tutaj rozmawialiśmy, o co ciebie nie zapytałem, albo z czym chciałabyś się podzielić właśnie z osobami, które nas tutaj oglądają, z czym chciałabyś ich zostawić? Myślę, że dużo chyba powiedzieliśmy takich najważniejszych rzeczy. Ja, jak widzisz, ekscytuję się, jak mówię o takich rzeczach, więc mam nadzieję, że gdzieś tam da się tego słuchać i mam nadzieję, że właśnie zostawimy widzów z takim właśnie, no, z takim podejściem, że można inaczej, no nie? Że jasne, być może to nie jest taki sukces jakby mógł być, ale jednocześnie pytanie, czy bym ja się czuła w tym tak spełniona w tamtym sukcesie, no nie? Więc to jest pytanie, też trzeba sobie zawsze zadać pytanie, co jest celem, znaczy celem, no to może źle, co jest dla ciebie ważne może w tym kontekście, no bo jeżeli dla mnie jest najważniejszy to, żebym ja się w czymś dobrze czuła, bo nie powiem komfort, bo jakby z tego komfortu jednak niestety może to jest wyświechtane, ale często trzeba wychodzić, żeby iść do przodu. Może nie zawsze, ale czasem trzeba. Ale wiem, że jeżeli ja bardzo polegam na swojej intuicji, wiesz, wydaje mi się, że w tym kontekście, że jeżeli ja się czuję przy czymś niedobrze, no to ja stąd uciekam z miejsca, pracy, tematu i tak dalej. Więc żeby zaufać swojej intuicji i faktycznie naprawdę wiele się wtedy otwiera tych naszych, wiesz, klapek na oczach, jeżeli damy sobie to zrozumieć, że hej, może to nie jest dla mnie, bo naprawdę w życiu wielokrotnie było tak, że przeżywa się, bo nie, no teraz to już będzie dramat, bo co ja zrobię i w ogóle, a potem się otwierały dużo lepsze drzwi niż tamte, które się zamknęły. I to wiadomo, że zawsze w sytuacji tu i teraz jest to ciężkie, ale ostatecznie okazuje się, że jest okej, no nie? I faktycznie były takie sytuacje, gdzie szłam ostatecznie za intuicją i tym swoim poczuciem, że ja gdzieś nie chcę być, mimo że jest to dla mnie wygodne, to zawsze była dobra decyzja. Zawsze. Nie było tak, że zrezygnowałam na przykład z jakiejś, nie wiem, współpracy, pracy czy coś i to się okazywało, że ja za tym tęskniłam. Nigdy. Ale to zawsze było bardzo silne wpatrywanie się w siebie, no nie? W to właśnie, jak mi jest w danym miejscu. Super. Świetne i myślę, że dużo wartości dla osób, które szukają siebie albo zastanawiają się, czemu to jest, że inni tam piszą, że rzeczywiście robią tak, jak inni mogą. Ty pokazałeś dzisiaj, że można po swojemu, że można słuchać siebie, można przy tym wszystkim realizować swoje pasje, realizować swoje cele zawodowe, być aktywnym przedsiębiorcą, odnosić sukcesy w budowaniu marki osobistej na swoich zasadach. Ja się bardzo cieszę, że zgodziłaś się na ten wywiad, mimo że na początku napisałeś, że nie jesteś idealną osobą do tego, właśnie dlatego, bo jesteś idealną osobą właśnie do tego. Mam nadzieję też, że to nie jest ostatni wywiad na tym kanale i że za jakiś czas znowu porozmawiamy, zobaczymy, w którym miejscu będziesz, jak to wszystko się rozwinie, a uczestników już teraz tutaj obserwujących zachęcam do tego, żeby też mogły podzielić się swoimi opiniami, swoimi przemyśleniami, a może i pytaniami. Jeżeli będzie taka opcja, to poproszę Darię, żeby też odpowiedziała na nie, albo ja zbiorę od Darii tak hurtowo odpowiedzi i po prostu je tam przekleimy, tak żebyście dostali przynajmniej przez ten pierwszy tydzień po opublikowaniu tego wywiadu.
Daria, dziękuję bardzo za zainwestowany czas, za to, że podzieliłaś się ze mną i ze słuchaczami tutaj i obserwującymi swoim doświadczeniem, swoimi lekcjami, swoją wiedzą. No i super, dziękuję bardzo, a was oczywiście zapraszam na kanał na YouTubie i media społecznościowe Darii, w opisie wszystko podlinkujemy i zobaczcie, co robi Daria, a to jest też ten moment, że jeżeli to jest dla was interesujące, dalej chcielibyście posłuchać rozmowy z Darią, to zachęcam was do zobaczenia pierwszego wywiadu właśnie z Darią, gdzie dużo rozmawialiśmy o zdrowiu. Dziękuję bardzo, zachęcam do subskrypcji, dziękuję Daria i do zobaczenia. Bardzo dziękuję.